Współczesne matki to kobiety wielozadaniowe. Dzielą swoją uwagę między rodzinę, pracę a prowadzenie domu. Dbają o wszystko i o wszystkich. Często niestety zapominają o sobie i o swoich potrzebach. Filip Heiser nominował mnie do akcji Mastercard Bezcenne niespodzianki podaj dalej, a ja podjęłam to wyzwanie. Dziś zrobię niespodziankę pewnej zabieganej mamie. Cześć! Możemy się dosiąść? Oczywiście. Bardzo mi miło, Izabela. Masia. Cześć! To jest Ania. Tak. Wiesz, dlaczego tu jestem? Nie. Ania zgłosiła Cię do konkursu. Ojej. Opowiedziała mi całkiem sporo o Tobie. Wiem, że jesteś młodą mamą, że masz czwóreczkę malutkich dzieci. Tak. Tak jest, wszystko się zgadza. Tak. Że poświęcasz się im w 100%. Że cała Twoja uwaga jest skoncentrowana na maluchach. Tak. Ale powiedziała mi też, że trochę zapominasz o sobie w tym wszystkim. Tak jest. Porywam Cię, zapomnisz na chwilę o dzieciach, o tym wszystkim, co masz na głowie i mam nadzieję, że spędzimy razem trochę fajnego czasu. Super. Małgosiu, ja wiem, że Ty masz mało czasu na wybieranie ubrań dla siebie. Zdecydowanie. Zazwyczaj koncentrujesz się na tym, w co ubrać dzieci. Tak. To jest na pierwszym planie. Tak. A dziś zupełnie tę kolejność. Odwracamy i koncentrujemy się na ubraniu Ciebie. Lubisz na przykład róż, czy to jest takie coś, że no, dla dzieci nie, to zostawisz? Nie, ja możemy poszaleć. Czerwone tak? Lubię, czerwone lubię. To tam mamy jakieś czerwienie. Wybierz kolor, który Ci się... Ten jest bardzo ładny. No właśnie, ładne to, ładne, nie? Ładne. To co, zbieramy te rzeczy, które nam się podobały. To chyba nie jest to. No, jesień pełną gębą. Jak często nosisz szpilki? Rzadko, na różne specjalne okazje. Mhm. Lubisz to? Szpilki? No. Lubię. Czujesz się w nich bardziej kobieco, bardziej wyjątkowo? Zdecydowanie. Noga jest zupełnie inna, ładnie wygląda. Mi też się bardzo podobasz w tych szpilkach, powiem Ci. A są w miarę wygodne? Bardzo. Tak? Nie mów, takie wysokie są wygodne? Tak. To jakieś szczęście masz po prostu. Małgosiu, masz super stylówkę, masz super buty. Brakuje tutaj jednej rzeczy. Jakiej? Torba. Wyglądasz świetnie i jesteś już gotowa, żeby iść ze mną w kolejne miejsce. Wow, super. Zabieramy torby i lecimy. Małgosiu, wybór stylizacji to był dopiero pierwszy etap. Czas na kolejny. Są tutaj specjalnie dla Ciebie Krystian i Ania, którzy zajmą się Twoją metamorfozą, zajmą się włosami oraz makijażem i mam nadzieję, że to będzie bardzo fajna przygoda, bo przypuszczam, że nie masz czasu za bardzo na takie wizyty. Na pewno nie. Przejdźmy do tego, co możemy Małgosi zaproponować. To będzie duża zmiana przecięcie, jeśli chodzi o boki. Górą oczywiście popracujemy. Baw się dobrze! Pa! No, dzień dobry! Cześć, Iza! Nowa Małgosia! Jak Ci się podoba? Jest cudownie. Jestem bardzo zadowolona, to jest bardzo duża zmiana. I makijaż, i fryzura, drapieżnie, kobieco, super. Czujesz się dobrze? Bardzo. Czy myślisz, że atrakcji na dziś już dość? A masz coś dla mnie jeszcze przygotowanego? Dlaczego ona mnie ciągle wyczuwa? To ja jestem za. Przepraszam, ale ja chyba na kogoś innego czekam. Pięknie. Dziękuję Ci. To był fajny dzień? Bardzo, bardzo. Dziękuję Ci serdecznie. Życzę Ci, żebyś miała dużo takich cudownych dni w swoim życiu, żebyś znalazła chociaż trochę czasu tylko dla siebie, bo to jest bardzo cenny czas. Na i pewno. Musisz o siebie dbać i musisz o sobie pamiętać. Dzieci są ważne, ale Ty jesteś tak samo ważna.
Jestem zachwycona tą akcją. Dzięki niej w czasach, kiedy ciągle pędzimy, jesteśmy nieco egoistycznie nastawieni do życia, możemy się zatrzymać, pomyśleć przez chwilę o naszych najbliższych, o ich marzeniach i pragnieniach. Dziękuję Mastercard, że dzięki Tobie mogłam spełnić marzenie Małgosi.